Dzień dobry Państwu. Przyznam szczerze, że miałem, szykowałem prezentację na dzisiaj, ale w międzyczasie się troszeczkę rozchorowałem i stwierdziłem, że nie będę do końca w stanie zebrać myśli, więc przygotowałem sobie dzisiejsze wystąpienie. Będę się posiłkował kartką. Przepraszam serdecznie za to, no ale niestety z chorobą ciężko jest wygrać. Jak zostałem przedstawiony, nazywam się Kamil Jaczyński. Na co dzień prowadzę wytwórnię muzyczną Wielkie Ją. Być może państwo słyszeli gdzieś o jej właścicielu, założycielu. To taki raper o pseudonimie Tede. Nasza działalność koncentruje się głównie wokół nurtu hip-hopowego, a w naszych kręgach... Z... Gromadzimy wielu utarentowanych raperów, a także producentów, no i największą grupę DJ-ów grających w klubach nie tylko w całej Polsce, ale również na świecie. Szeroko rozumiana kultura hip-hopowa, którą się znajdujemy, to cykl, to szereg różnego rodzaju zjawisk. Przede wszystkim rap, czyli to, co widzimy na co dzień, to jest recytacja najczęściej rymowanego tekstu do muzyki. Oprócz tego jest turntablism, czyli używanie gramofonów. Poza tym hip-hop instrumentalny, freestyle, czyli improwizacja słowna, beatbox, czyli tworzenie dźwięków przy pomocy narządów mowy. No oczywiście muzyka wykonywana przez wokalistów jest najbardziej popularna, co oczywiście staje się naszym priorytetem. Wielkiej kładziemy podstawowy nacisk na komunikację z grupą docelową. Przez wiele lat pracy z tymi ludźmi, z naszymi słuchaczami, wypracowaliśmy sobie odpowiednie mechanizmy komunikacji, które mają później realne przełożenie na środowisko naszych odbiorców, i nie tylko potrafimy ich zainteresować naszymi nowymi produkcjami, ale przede wszystkim umiemy ich skłonić do zakupu płyt i plików. W 2013 roku Branża fonograficzna no, dosyć głośno mówiła o tym, że sprzedaż płyt idzie w dół. My natomiast odnotowaliśmy wzrost sprzedaży płyt CD. Na pewno było to związane z nową premierą płyty Tedego, ale w 2014 roku poszliśmy jeszcze dalej. Znowu nam wzrosła sprzedaż płyt CD. Oczywiście można mówić, że to wyjątek, że to nie jest tendencja ogólna, ale prawda jest taka, że z polską fonografią generalnie nie jest źle. Chodzi o to, że trzeba położyć nacisk na dywersyfikację platform sprzedaży. My od 2013 roku położyliśmy większy nacisk na sprzedaż elektroniczną, ponieważ w 2006 roku, kiedy pierwszy raz spróbowaliśmy. Sprzedawać muzykę e, drogą elektroniczną. Okazało się, że no, polskie społeczeństwo, polski słuchacz nie jest jeszcze na to gotowy. W 2006 roku była tylko i wyłącznie możliwość opłaty SMS-em Premium, czyli płyta powiedzmy kosztowała 10 zł plus VAT. Połowa automatycznie szła dla operatora sieci komórkowej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli tych pieniędzy dla wytwórni, dla artysty no było bardzo mało. No natomiast po wielu latach okazało się, że można e, troszeczkę to zmienić. Pojawili się agregatorzy na polskim rynku, którzy zdecydowanie poprawili tą sytuację rynku e, handlowania plikami w digitalu. E, no i oczywiście nie można zapominać, jaki miały wpływ na to smartfony. Tak naprawdę smartfony są wykorzystywane popularnie dopiero od paru lat i w związku z wzrostem ich popularności zdecydowanie zwiększyła się możliwość sprzedaży i y, y, dystrybucji legalnej muzyki. Od Zwykłego handlowania plikami poprzez streamowanie tych plików w serwisach wspomnianych dzisiaj, na przykład Spotify, Deezer czy Wimp, aż po utwory Ringback Tone, czyli popularna muzyka na czekanie. To jest ta rzecz, której żaden użytkownik dotychczas nie może sobie ustawić sam, czyli kapitalna możliwość monetyzowania muzyki dla użytkownika bardzo fajna rzecz, którą po prostu usłyszą wszyscy znajomi słuchając do nich. No ale. Zanim do tego dotarliśmy, nie stało się to tak po prostu, ponieważ przez wiele lat pracowaliśmy z tym słuchaczem i stawialiśmy na taką klarowność przekazu. Teraz dostajesz coś za darmo, ale kiedy wyjdzie nowa płyta, nowy album, zapraszamy do sklepu, idź i ją kup. Czy fizycznie, czy właśnie w formie pliku, czy też streamingu. No i okazuje się, że nasi fani kupują płyty. Nie tylko je streamują, ale wielu z nich, zresztą wyraźnie nam dają to do zrozumienia, oprócz tego, że te płyty słuchają sobie przy pomocy aplikacji właśnie streamujących, to jednocześnie idą do sklepu i kupują taką płytę. I to nie jest tylko dlatego, że to jest pokolenie wychowane na kolekcjonowaniu kaset czy płyt CD, bo my, nasza grupa docelowa, to tak naprawdę jest bardzo szerokie grono odbiorców. Od powiedzmy 13 roku życia do 45 roku życia. Taką średnią można znaleźć z wszystkich naszych mediów społecznościowych. W 80% są to mężczyźni, to taka, taki dodatek. Natomiast y, są to świadomi użytkownicy Internetu, świadomi odbiorcy kultury, świadomi odbiorcy muzyki. I teraz branża fonograficzna od wielu lat mówi, że no, internet zabija fonografię, jest problem y, z legalną dystrybucją muzyki. Moim zdaniem ten problem należy bardziej spojrzeć na niego jako na swobodny stosunek do. Praw autorskich do własności intelektualnej. I tego się nie da ograniczyć. Internet, kiedy powstał i kiedy zaczęło się piractwo, kiedy zaczęła się wymiana między użytkownikami plików, czy w ramach dozwolonego użytku, czy delikatnie poza nim, to tak naprawdę cokolwiek byśmy nie zrobili my jako branża fonograficzna, nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić. My tego już nie zatrzymamy. Jedyne co, to możemy edukować naszych odbiorców edukować od najmłodszych pokoleń. Edukować o tym, że za kulturę trzeba płacić. Nikt nie mówi, że idzie się do sklepu po pieczywo i po prostu to pieczywo się bierze do koszyka. To nie o to chodzi. Tak samo nie liczymy na to, że mechanik samochodowy naprawi nam samochód za darmo. I dlatego też my, jako branża fonograficzna, my jako Wytwórnia muzyczna, staramy się wzbudzić w naszych słuchaczach takie uczucie, że oni przychodzą po nas, po coś, do nas po coś ekstra, po coś fajnego, z czymś, z czymś, co chcą się identyfikować. My sprzedajemy im nie tylko muzykę, my dajemy im styl życia. Dajemy im na przykład oprócz muzyki rzecz, której nie można ściągnąć z internetu na przykład odzież. Stąd też wielu muzyków produkuje swoje własne linie odzieżowe swoje marki odzieżowe, ponieważ fani. Przez to, że chcą się z nimi identyfikować, chętnie takie rzeczy nabywają. No i tutaj tak naprawdę, jakby trzeba wspomnieć o, w tym momencie o ostatnio gorącym temacie opłat reprograficznych. No, to jest dosyć gorący temat. I za każdym razem, kiedy ostatnio pojawiały się publikacje na temat opłat reprograficznych w mediach, organizacje zbiorowego zarządzania mówiły. My w imieniu artystów chcielibyśmy, aby opłaty zostały również poszerzone o e, tablety i smartfony. I za każdym razem, kiedy to czytam, jako przedstawiciel artystów, branży fonograficznej, no ciężko mi się to czyta, ponieważ znam wielu artystów, pracuję z nimi na co dzień i 90% z nich wcale nie chce, aby to zostało wprowadzone na smartfony i tablety. Dlaczego? To powiedział ostatnio Kazik Staszewski. Jeżeli on jako użytkownik ma zapłacić jakąś tam kwotę więcej za swoje urządzenie po to, żeby później organizacje zbiorowego zarządzania tą kwotę odpowiednio przemieliły przez dłuższy czas, utrzymały u siebie, a następnie zaledwie procent z tej opłaty trafi do niego jako do artysty, to gdzieś tu jest problem. Tu jest przede wszystkim problem w funkcjonowaniu organizacji zbiorowego zarządzania. Ci artyści, z którymi pracuję i którzy są członkami ZX-u, są bardzo szczęśliwi, że opłata reprograficzna jest pobierana. Oni się bardzo cieszą, że dostają pieniądze z tego tytułu. Z tym, że dobrze wiedzą, i to jest akurat bardzo ciekawa sprawa, o której teraz nie warto opowiadać, bo jest to zbyt długie, ale jest to sprawdzone, że te pieniądze wcale nie idą w takich proporcjach, jakich powinny być. I dlatego ja z punktu widzenia branży fonograficznej przy każdej okazji apeluję o klarowność i o przejrzystość rozliczania. Yy, Pieniędzy jakichkolwiek przez organizacje zbiorowego zarządzania. E, jakie były reakcje klasycznego konsumenta e, w, pod takimi artykułami dotyczącymi e, opłat reprograficznych na smartfony i tablety? Krótkie. Złodzieje. nie Nieroby. Dlaczego ja mam im więcej płacić? To będzie tylko i wyłącznie sankcjonowało... E, Pobieranie tych plików nielegalne, ponieważ ludzie nie będą chcieli znowu za coś płacić, skoro całkiem niedawno dowiedzieli się z mediów, że ich telefon zdrożał o 50 zł, ponieważ artyści chcieli tych pieniędzy. I dlatego, moim zdaniem, co jest bardzo istotne, w dzisiejszych czasach należy do nas to, do twórców kultury nie tylko wytworzenie tej kultury, nadanie im wartości rynkowej, ale także aktywne wsparcie sprzedaży. Takie, żeby ci ludzie nie mieli ochoty, nie wiem, nie mieli potrzeby pójść do, znaczy pójść to w, w internecie to dosyć abstrakcyjnie brzmi, ale powiedzmy włączyć klienta Torrent, udać się na tak zwany PEB po to, żeby coś sobie ściągnąć, tylko włączą sobie aplikację streamową, włączą sobie YouTube'a. Przecież YouTube jest serwisem streamingowym, z którego większość ludzi korzysta, jakby nie mając tego świadomości, że, że w pewien sposób za to płacą. Widzę, że czas dobiega końca, więc jeszcze tylko krótko na zakończenie chciałem dodać. Że metody, jakimi my się posługujemy, nie są skomplikowane. I nikt nie jest w stanie mi udowodnić, że takich metod nie da się zastosować dla, in dla każdego innego nurtu muzycznego. I szybki przykład na koniec. Jakiś czas temu y, Opera Śląska w centrum handlowym w Gliwicach y, zrobiła fantastyczną akcję. Oni to nazwali flash mobem, ja bym powiedział, że to bardziej happening. Otóż wokaliści z opery przebrali się za pakowaczy zakupów w centrum handlowym. I podczas pakowania zakupów nagle zaczynali śpiewać arie. No, z jednej strony oczywiście można powiedzieć, że to jest upadek kultury wyższej i to jest żenujące, że opera musi się promować w markecie, ale z drugiej strony należy zadać sobie pytanie, czy kultura jest dla ludzi, czy ludzie dla kultury. Jeśli chcemy zainteresować kolejne pokolenia, kolejnych odbiorców naszym przekazem artystycznym, no to niestety w, dwu, w XXI wieku, w dzisiejszych czasach, czasami trzeba pomyśleć o tak niestandardowych rozwiązaniach, jak promowanie opery w centrum handlowym. Dziękuję serdecznie. correcte